tutaj widzicie. Dawid Piątkowski też zawitał. Zagadam do niego, zobaczymy co ma do powiedzenia zaraz. Dawid Piątkowski! Pięknie, vlogujemy! Siemaneczko! Tak. Siemaneczko, co powiesz widzom kanału Wujek Max? Dobry, Wujek Max się kłania i melduje z Krakowa, gdzie teraz idziemy na spotkanie z Danielem Kubachem, czyli przekozakiem i tak zwaną grubą rybą biznesu, aniołem biznesu. Będę z nim rozmawiał o moim biznesie i o możliwościach jego skalowania i rozwinięcia. Przygotowałem się na to, mam jakieś 3 strony, bo już tak jakby chcę to wykorzystać jak najbardziej, czyli te pytania, które mogą być mi zadane, mam już wypisane. Na pewno będzie super. Na wykładach Daniela już byłem 2 razy. Raz w Krakowie, raz w Warszawie, a teraz w ogóle Daniel znowu przyjechał do Krakowa, więc mam ten zaszczyt być z nim wcześniej, bo wygrałem u niego mentoring. Lecę, bo już jest światło i zobaczymy co będzie. Już po spotkaniu z Danielem Kubachem, ten gościu to jest w ogóle przekozak, miał bardzo fajne pomysły na temat mojego biznesu, które totalnie, na które totalnie bym w ogóle nie wpadł. Z pewnością parę rzeczy zaimplementuję, nad paroma się zastanowię. Jedną lekcję, taką, którą mogę tobie zdradzić, którą wyciągnąłem ze spotkaniem z Danielem, to było to, że nie bój się testować. I ja już tą zasadę stosowałem, natomiast bardziej w kontencie w internecie, a nie w biznesie. Natomiast też testuję trochę biznes swój, więc wiem, że to jest kwestia też prób i błędów. Poranek, czyli wykopujemy się z łóżka, piszemy do grupy poranne wstawanie, żeby wstawać. Lecimy na siłownię i dajemy z siebie wszystko. A szczególnie do wszystkich osób, które są dzisiaj obecne na spotkaniu. Jeżeli będą u was jakieś wyzwania techniczne, lecimy do przodu. Z tej sali. Na pełnej do przodu. Offset, Michał, jakby ciebie mógł prosić. Musisz tu być. Jeszcze rok temu, jak tu byłem jako ochotnik, teraz występuję w roli osoby, która tak naprawdę tutaj jest, żeby wymieniać się kontaktami, więc pełno tutaj ludzi, same grube ryby i świetne nazwiska, więc to są naprawdę bardzo ciekawe osobistości. Polecam każdemu przedsiębiorcy zapisać się przynajmniej na trochę do klubu przedsiębiorczości, żeby mieć dostęp do takich ludzi i będziemy też do nich podchodzić, żeby sobie robić razem zdjęcia albo właśnie jakieś takie ciekawe zdania, które by powiedzieli właśnie wam, osobom, które oglądają kanał Wujka Maxa. Herdowski, jaki jest twój hashtag? Podróż na krawędzi. Co byś powiedział widzom kanału Wujek Max? Czekajcie na moją książkę. I zapraszam na skoki. Właśnie. Czy można zamówić u ciebie skoki? No pewnie. Po Polsce czy po świecie? Mnie się płaci. Po Polsce. Zbierasz prowizję? Ja zbieram, tak, tak. I już teraz jest sesja networkingowa numer 3. Była przed, w trakcie i teraz jest po. Trzeba z tego mega korzystać, bo jeżeli nie korzystasz, to nie masz, więc warto, warto. Są świetni ludzie, bardzo sfiltrowani, sfokusowani na sukcesie, ale też na swoich biznesach. To jest fajne, bo nie trzeba ich szukać nigdzie, tylko oni po prostu już są tu na miejscu. Więc polecam przedsiębiorczości, nawet jeżeli mi za to nic nie płacą. Ale może... Co byś powiedział, Paweł, ciekawe życia, wszystkim osobom, które oglądają kanał Wujka Maxa? Jak tam dzisiaj ci dzień mija? Bardzo dobrze, bardzo mi się podoba. To jest bardzo dużo ludzi o podobnych pomysłach, podobnych energii, więc jak z każdym gdzieś można znaleźć wspólne tematy, więc na pewno zachęcam każdego, żeby przyjść, spróbować, zobaczyć, doświadczyć samemu, spróbować, obserwować Wujka Maxa i ciekawego życia. O, dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Trzeba tutaj mieć pewność, że jesteśmy we wszystkich miejscach, poznajemy każdego, bo ten dzień kiedyś się skończy. Kogo tu mamy? Gwiazda wieczoru. Daniel Kubach. Jego książka Sztuka Przedsiębiorczości. Jest naprawdę duże wzięcie. Kogo my tu mamy? Mateusz Werbecki. Jak tam dzisiaj wieczór? Obecny na każdym spotkaniu KP, odpowiedzialny za prawie wszystko, za oświetlenie, za fotografię, za scenografię. Bardzo ważna osoba w klubie przedsiębiorczości. Ja jestem w klubie przedsiębiorczości menadżerem klubu. Zajmuję się zarówno kwestiami organizacyjnymi, technicznymi, opieką naszych klubowiczów, także jeśli tylko ktokolwiek ma jakieś problemy, pytania, to jestem odpowiednią osobą do pomocy. Skończyliśmy kolejny symbol event, także powoli się pakujemy i wracamy do domu.
i szykujemy się dalej. Następne miasto Wrocław. Później Katowice, także dzieje się. Dawid Piątkowski. Pięknie, vlogujemy. Siemaneczko. Tak. Siemaneczko, co powiesz widzom kanału Wujek Max? Pamiętajcie. Rzućcie szkołę, weźcie kredyt i budujcie bliźniaki. Tak jest. Newsletter biznesowy, czyli co? Czyli czytasz 15-minutowe opracowanie i masz już na całą książkę. Masz takie jakby streszczenie książek biznesowych. Tak. Zajebiste. To jest dobre, tak. O, złapało fokus. Macie od razu za darmo takie. Tak? Darmowy czy płatny newsletter? Może być darmowy, może być płatny. Okej, okay, czyli masz różne wersje. Okej, okay, są różne wersje. To jest finansowanie na piwkowe po prostu. Albo na dotację. Na piwko albo na... Albo na książki. Albo na rozwój firmy. No, książki, na no kolejne właśnie. Książki, żeby było co czytać. No właśnie. Klub przedsiębiorczości się skończył. Nowy tydzień, nowe wyzwania. Zaraz będziemy jechać na warsztaty z TikToka, więc też przygoda z Aqua Teamem, więc sporo tego. No ale to oczywiście już w przyszłych odcinkach. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że masz zajebisty dzień. Widzimy się w przyszłych odcinkach, no i oczywiście zalajkuj, zasubskrybuj. Na razie! Więc teraz czas lecieć dalej i organizować kolejne projekty, jak na przykład Team Aqua i oczywiście Berry Agency. Będziemy nagrywać pierwsze nagrywki, takie już na serio. Taki Big Brother z tego ma być. Zarządzamy tym wszystkim, produkujemy TikToki dla klientów i to tyle. Pracy w re, nie ma co oglądać. Do roboty.